Łow, łow, młody, ty jesteś sportsmenem. Jak ty w czasach pandemii poradzisz sobie z treningami? He, nic się nie martw, Pimpuś, patrz! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Rozbudowujemy sobie, bo pewnie większość z was już zauważyła znany motyw z jednego z ostatnich mocków w tle, czyli domu naszej niezależnej kobiety. Kontynuujemy sobie tą konstrukcję, moi drodzy. Jednocześnie pokazuję to trochę, jak właśnie tutaj to na kanale będzie często wyglądało. Częstokroć jedna konstrukcja to nie będzie koniec danego tematu, a będziemy go stale rozbudowywać i dokładnie to samo miejsce ma teraz. Budowałem się takiego mikromocka. Pamiętajcie, cały czas krążymy w temacie około pandemicznym. Poprzedni mocek tutaj był odnośnie przebranżawiania się, gdzie Zayn pozostał tutaj hydraulikiem. Jak widzimy, tamten problem został zażegnany. Trochę też to rozbudowałem. Ogólnie to będzie jeszcze bardziej rozbudowane, bo nie będę ściemniał. To generalnie będzie cały dom. I taki, no nie chcę mówić, że hołd dla COVID-u, bo COVID chyba nie zasługuje na hołd, ale jednak jakieś oddanie klimatu, co się działo, i mam nadzieję, że za kilka lat ten film będziemy wspominać, wiecie, z takim, ach, kiedyś to było. Tutaj musiałem, mówię, kilka zmian dokonać, tych zmian będzie trochę więcej, chociażby, mówię, ta rura została naprawiona, tutaj też toczy się cały czas historia. Dzisiejszy mocek jest więc trochę mniejszy niż ten poprzedni, co nie znaczy, że mniej ciekawy, moi drodzy. Czasy epidemii są takie, że wiecie, siłownie pozamykane, no generalnie baseny pozamykane, w sumie wszystko, korty tenisowe pozamykane. Jeżeli jesteście sportowcem, to macie, no, trochę nieciekawie. Jeżeli jesteście zawodowym sportowcem i startujecie na olimpiadzie, no to trochę łatwiej, ale generalnie nie jest tak łatwo. W związku z tym nasz tutaj, powiedzmy, robi, aczkolwiek tutaj w tej fabule to jest po prostu od dzieciak z sąsiedztwa, który się nudził, udał się do ogrodu naszej niezależnej i silnej kobiety i zaczął sobie kopać. Początkowo była to po prostu zwykła zabawa, jednak z czasem, jak widzimy, natrafił na rurę. No i kopiąc, walnął tą nieszczęsną łopatą metalową w kurek, zaczęła lecieć tutaj woda mega grubym tutaj strumieniem. No i stwierdził, że skoro on trenuje sporty wodne, a już narozrabiał, czemu by nie połączyć, no, tego, że już piwo się rozlało, z czymś użytecznym. Poleciał do domu po swoją deskę i właśnie w ten sposób nam sobie tutaj surfuje. Jeżeli jesteście ciekawi, to w ogóle Robin jest z najnowszego numeru Lego Batman 2 na 2021, numer aktualnie w kioskach za 15 zł i to jest ten Batman z tą deską. Ja pozwolę go sobie zdjąć, byście lepiej troszkę widzieli tego mocka i co tutaj faktycznie się dzieje. Oczywiście tam, gdzie pojawia się kopanie, tam szybko pojawił się i piesek, no bo przecież to frajda, wiecie, pokopać sobie, no to i piesek trochę, że tak powiem, sportu może tutaj dla siebie zażyć. Co się znajduje pod spodem? No mamy tutaj rurę, ewidentnie. Tutaj no kopanie było łopatą, co też widać. Widzimy również różne skarby, skarby w cudzysłowie, no bo widzimy tutaj kość. I teraz pytanie, czy to kość, którą kiedyś zakopał ten piesek? Czy to jednak mroczne tajemnice tej rezydencji? Kto wie, może w jednym z przyszłych mocków się dowiemy, a może nie. Jeżeli chodzi o dbałość ogrodu przez naszą panią, to widzimy, jest tutaj różnie. Niektóre kwiatki dopiero rosną, niektóre kwitną, inne kwitną różnie. No wiecie, pani nasza tutaj, nie wiem, czy się stara, czy nie, ale no ma ogród, ale widocznie dużo czasu w nim nie spędza. Tutaj taka kostka brukowa jakby. Tu się za bardzo nie skupiałem, no bo też co można było zrobić. To ogólnie była generalnie trawka dla pieska, który zakładam, że akurat jest jej, no bo taki bulldog francuski chyba pasuje do takiej pani. Pamiętajcie, to jest oczywiście śmianie się ze stereotypu, a nie z kogoś konkretnego. Tutaj wykopany ten piach jest w ten sposób. Starałem się tutaj, jak się tylko da, w miarę oddać takie właśnie wykopanie tego piachu, wykopywany był ewidentnie w tą stronę. A jeżeli przyjrzymy się i zobaczymy, że mamy tutaj jeszcze jedną dziurę na pina technikowego, no to możecie się domyślać, że ten mocek jeszcze będzie dalej w tą stronę rozbudowywany. Także spokojnie. No tutaj strumień zrobimy w ten sposób. Początkowo był inny pomysł, niestety by deska się tutaj utrzymała, trzeba było to zakończyć takim studzikiem, a miałem tylko i wyłącznie taki i właściwie tylko w tym kolorze mogłem zrobić takie tutaj wykończenie. Jak widzimy tutaj, w sensie mamy różne kolory z boku, ale nie powiedzą nikogo dziwić, no bo wiecie, to jest jednak gleba, tak? Czasem trochę piachu, czasem trochę innej gleby, czasem trochę zwykłej ziemi i tak po prostu jest. To jest nasze zakończenie rury, która oczywiście, tutaj jak widzieliście, była i ona w tym momencie nam się tu nachodzi, bo wiecie, to jakoś musi funkcjonować, to jakoś musi się łączyć, no i nasz Robin po prostu jest tutaj osadzany i faktycznie, wiecie, to się trzyma tak trochę na ślinę, bym powiedział, ale możemy ustawiać mu absolutnie różne pozy i jak najbardziej w jakiś sposób na tym studziku ledwo, bo ledwo, ale się trzyma i na takiej oto
w cudzysłowie, moi drodzy, fali, nasz Robin może potrenować swój windsurfing, z którego jest niestety wykreślony, bo wszystkie inne miejsca są zamknięte, a że nie jest on olimpijczykiem, no to trenować za bardzo też nie może, wchodząc na te obiekty. No i moi drodzy, zdradziłem wam tutaj sekret, co będzie się działo też w najbliższych dniach. Na pewno będzie rozbudowywany, a i przeczasem sobie, na pewno będzie rozbudowywany oto ten dom wraz z jego otoczką, więc to nie jest tak, że tylko dom. Każdy jeden z takich elementów 8x8 będzie oczywiście w temacie pandemicznym. Pamiętajcie, tutaj mieliśmy przebranżawianie się, tutaj mamy sport w czasach pandemii i każda inna kostka będzie miała swoją własną nazwę. Ile będzie kostek? Tego nawet ja nie do końca wiem, ale powoli sobie wyobrażam. No zobaczymy, jak to będzie. Pod koniec oczywiście zaprezentuję wam wszystko złączone, także mam nadzieję, że będziecie do tej chwili ze mną. Mam nadzieję, że klikniecie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a dzwoneczek pomoże wam nie przegapić tychże filmów. Robin, jak widzimy, dobrze się bawi, więc mam nadzieję, że wy też na tym kanale będziecie się ze mną świetnie bawić. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye!